Zgadza się pan z tą oceną? Jest coś na rzeczy, czy nie? Generalnie rzecz biorąc, tak, no oczywiście wskazuje, myślę tutaj o mechanizmach, które miałby zadziałać, bo z jednej strony to jest tak, że jednak od pewnego czasu, od kilku tygodni dobrych, Lewica stała się największym konkurentem dla Platformy, to znaczy nie największym, bo największym jest oczywiście w dalszym ciągu Prawo i Sprawiedliwość, obóz rządzący, ale to jest taka siła wśród partii opozycyjnych, która urosła, której znaczenie wzrosło, zwłaszcza po tej koalicji po zjednoczeniu SLD z Wiosną i być może dojdzie do tego jeszcze razem, więc w związku z tym to jest taka siła, która wraca jakby na scenę polityczną. To jest nowa sytuacja dla przeciętnego wyborcy i ona uruchamia ten elektorat lewicowy, w mojej ocenie 25-27% według takich subiektywnych deklaracji, czy jest się lewicowcem, czy nie, tak wynika przynajmniej z badań, więc to uruchamia jakby taką siłę polityczną, z którą się trzeba liczyć. W związku z tym tutaj następuje pewne, wydaje się, rozproszenie zarówno na działalność przedwyborczą, na popieranie kandydata opozycyjnego. On przestaje być tak jednoznaczny, jak był do tej pory. Wiadomo było, że trzeba się skoncentrować. Jeżeli prezydent Duda ma nie być wybrany, no to trzeba się skoncentrować na tym jednym. No to w tej chwili tego jednego jakby nie ma, tylko jest co najmniej dwóch, prawda, takich kontrkandydatów. Jest ich więcej. Ale w każdym razie Lewica jest w tej chwili stała się największym konkurentem. Mam tutaj na myśli ten system polityczny dla Platformy Obywatelskiej. To nie dotyczy tylko wyborów prezydenckich, ale w ogóle, prawda? To jest powrót jakby do takiego prawdziwego systemu funkcjonowania demokracji, że opozycją dla prawicy powinna być lewica, której do tej pory w Polsce nie było. Pełniła tę rolę Platforma, w związku ale z czym... Ale czy pan uważa, że w takim razie walka o to drugie miejsce na podium, no przynajmniej jakby drugie miejsce na podium, no nawet w założeniu, że będzie druga tura, odbędzie się pomiędzy kandydatką Platformy Obywatelskiej a kandydatem Lewicy, że tu Kosiniak-Kamysz, Hołownia, to jest jakby już, przepraszam, ale inna liga? No co do Kosiniaka-Kamysza, to kilka tygodni temu, zaraz po jego wystąpieniach w Sejmie i po tym sukcesie wyborczym w gruncie rzeczy było takie oczekiwanie, że on będzie tym głównym kontrkandydatem, ale tak nie jest. 7-8%, prawda, to jest takie poparcie, jeżeli chodzi o jego kandydaturę w wyborach, jeżeli chodzi o... Natomiast nie no, wydaje mi się, że w tej chwili, że przewagę do końca będzie miała pani Kidawa-Błońska, bo ona reprezentuje najsilniejszą partię opozycyjną i to się nie zmieni. Lewica nie uzyska więcej, nie przekroczy więcej niż te 12-13%. Platforma ma, powiedzmy, jakieś 24-25%. Zawsze tak jest, że jeżeli za kandydatem stoi jakaś silniejsza partia opozycyjna, silniejsza partia, no to on ma większe szanse. W związku z tym się nic nie zmieni. Tym bardziej, że no poparcie dla pana Biedronia, który będzie tym kandydatem, kontrkandydatem, no nie przekracza tych 6-7%. A czy rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich w pierwszej turze, jak pan ocenia, na ile ono jest teraz realne? Ja wiem, że ono jest zawsze realne, bo zawsze można założyć, że coś takiego może się wydarzyć. Ale biorąc pod uwagę tą konkretną sytuację, którą teraz mamy, tą sytuację polityczną, tych kandydatów, tę dynamikę kampanii wyborczej na razie, no bo ona de facto już trwa. Jest to prawdopodobne rozstrzygnięcie, czy raczej pan wyklucza taki scenariusz? Bardzo mało prawdopodobne, że to się zakończy na pierwszej turze. Znowu odwołując się do badań i gdyby się odwoływać do probabilistyki, czyli gdyby porównywać te wyniki badań, poparcie dla prezydenta kształtuje się na poziomie 46-47, nie przekroczyło 50%, no musi przekroczyć, prawda? Kto wie, czy kampania wyborcza prezydenta nie będzie tak skuteczna, rzeczywiście to się zmieni, może zmienić, ale póki co, no to jednak trzeba się liczyć z tym, że będzie druga tura. W drugiej turze to nie będzie, ten dystans między prezydentem a panią Kidawą-Błońską się nie zwiększy, cały czas mówi o Kidawie-Błońskiej, bo jestem przekonany, że to ona będzie głównym konkurentem, się nie zmieni w moim przekonaniu, jeżeli dojdzie do drugiej tury, to po tym przepływie elektoratu po pierwszej turze, przede wszystkim SLD na korzyść Platformy, na korzyść kandydatki Platformy, to ten wynik będzie się kształtował nawet w drugiej turze tak prawie, że pół na pół, tak jak to było w 2015 roku, 40, 51. Czyli walka ostra do końca. No do końca, no ze względu na ten układ sił
politycznych, co jest czymś normalnym i ze względu na polaryzację polskiej sceny. Za chwilę jeszcze wrócimy już do samej tej rywalizacji, ale zapytam jeszcze o sytuację w Platformie, bo w Platformie widzimy bardzo silną rywalizację o przywództwo. Dzisiejszy choćby Tygodnik Wprost donosi też, opisuje tę sytuację. Tam rzeczywiście wojna jest bardzo, bardzo poważna. I czy ta wojna w Platformie Obywatelskiej wpływa na wizerunek i siłę, moc kandydatki Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, czy też nie? Czy to jakby dla wyborców to są dwie oddzielne sprawy? Z punktu widzenia wyborcy to wydaje mi się, że tutaj powinien wchodzić w grę mechanizm takiej logiki przyczynowości, że jednak tym pierwotnym ogniwem, że tutaj najważniejsze jednak jest wynik wyborów prezydenckich w maju, prawda? Bo to zadecyduje i o roli Platformy w ogóle przez najbliższe 4 lata i szansach ewentualnej wygranej za 4 lata, jak i również o tym wyniku wyborów, w związku z czym jakby te wybory zadecydują, powinny wpłynąć i powinny być brane pod uwagę. I dalszy ciąg naszej rozmowy już w internecie. Przypominam, że gościem pierwszego programu Polskiego Radia jest pan profesor Henryk Domański, a dalej gorąco zachęcam państwa, pozostanie z nami. Rozmowa na stronie internetowej Radiowej Jedynki oraz na Twitterze. My rozmawiamy dalej. No dobrze, no to z jednej strony to jest to, co widzą wyborcy i jak sobie oceniają, no ale z drugiej strony jest też, są możliwości, które kandydat ma w dotarciu do wyborców, do zaprezentowania siebie. No czy w takim razie taki konflikt wewnętrzny nie ogranicza pani Kidawy? Ogranicza, no to ograniczy do końca do wyborów, czyli przez najbliższe jeszcze tygodnie na pewno, bo spycha to na drugi plan jakby. No ale siłą rzeczy, jeżeli powiedzieliśmy sobie, że tym ogniwem pierwotnym w myśleniu przeciętnego wyborcy, który chce głosować na opozycję, to jest jednak wybór przewodniczącego, bo on uspokoi sytuację i w jakiś sposób wytyczy strategię działania na korzyść kandydata, no to tutaj jednak to musi spychać na drugi plan i oczywiście osłabia w tej chwili szansę Kidawy Błońskiej i właściwie o tym się mniej jakby mówi od pewnego czasu jakby. I ten akcent na... A jak pan ocenia aktywność kandydatki Platformy Obywatelskiej przez te ostatnie tygodnie, bo tak naprawdę o tym, że ona będzie kandydatką, najprawdopodobniej będzie kandydatką Platformy Obywatelskiej, no wiemy już od kilku miesięcy, ale od kilku tygodni to jest informacja zupełnie pewna. No to można by oceniać według wzrostu aktywności. Tego wzrostu aktywności nie ma, jakiegoś na przykład komunikowania się z wyborcami. To się nie zmieniło w ciągu ostatnich tygodni. Z drugiej strony przedstawienie jakiegoś programu wyborczego. Trudno od prezydenta oczekiwać. To jest taki urząd, że tej samodzielnej polityki nie prowadzi, no ale mogłaby tutaj coś oryginalnego zaproponować, również czegoś takiego nie mamy. W związku z tym jakby ta aktywność jest w zawieszeniu, o tak można by powiedzieć, to znaczy to działanie na rzecz zwiększenia swoich szans jest w zawieszeniu, poza krytykowaniem prezydenta na przykład, że nie zareagował od razu na przykład na wystąpienie Putina. Taki zarzut chyba najbardziej, który się przedostał przynajmniej do opinii publicznej, to co można prezydent zarzucić, albo że ta polityka jego zagraniczna jest nieskuteczna. No to są, ale to są tego typu, które są podyktowane wydarzeniami, które jakby przyszły same dla pani Kidawy Błońskiej, natomiast ona ich jakby nie wymyśliła. Także w ogóle to jest tego typu kandydat, że ona jest raczej bierna i czeka na wsparcie, wydaje się, ze strony Platformy Obywatelskiej, którego być nie może w tej chwili tak silnego, no bo Platforma jest w tej chwili zainteresowana czym innym. Ja zastanawiam się, czy po wyborach, które wewnątrz Platformy Obywatelskiej trwają, no, to też to wsparcie będzie dostateczne, bo to też przecież zależy chyba od tego, który z kandydatów ubiegających się o funkcję lidera zwycięży. Czy pan myśli, że to nie ma znaczenia? Ja myślę, że no to zależy od tego właśnie, kto zostanie wybrany. Do tej pory ci przewodniczący... Dzisiaj media donoszą, że jest podobno silny konflikt pomiędzy Grzegorzem Schetyną a Małgorzatą Kidawą. Właśnie do tego zmierzałem, bo no jednak od pewnego czasu, na przykład od kilku dobrych lat, tak jak patrzę wstecz na tych przewodniczących, kolejnych przewodniczących Platformy Obywatelskiej, to oni jednak te działania podporządkowywali interesowi Platformy, a nie na przykład, no właśnie kandydata do wyboru prezydenckiego, to się uwidoczniło już w wyborach prezydenta Komorowskiego, zresztą na co on sam narzekał, więc ja nie sądzę, żeby sytuacja się zmieniła. Tutaj jakby te preferowanie swoich interesów, takich osobistych, ale i preferowanie
deklarowanie interesów partii politycznej jakby uzyskuje przewagę nad tą kandydaturą. Chyba jednak politycy Platformy postrzegają zawsze ten kandydata na prezydenta jako ewentualnego rywala, kontrkandydata, takiego, który może osłabić zarówno i pozycję, który nasuwa podejrzenia, że będzie prowadził, jeżeli by został wybrany na przykład prezydentem, prowadził będzie samodzielną politykę, więc warto, jeżeli już ma wygrać, to niech wygra minimalnie. No to tego typu strategia była stosowana. A czy Małgorzata Kidawa-Błońska jest politykiem, który ma jakieś swoje zaplecze, no jakąś część Platformy, którą, co do którego może być pewna, że to są rzeczywiście jej ludzie, którzy się będą o nią bili, czy musi, przepraszam bardzo, użyję takiego kolokwialnego określenia, chodzić trochę po prośbie? Tak. No, w polityce jest długo, to nie jest nowicjusz, choć rzeczywiście kilka miesięcy temu była przedstawiana jako taki świeży polityk, świeży element w Platformie Obywatelskiej. Tak, ale rzeczywiście ona nie ma za sobą żadnej frakcji, nie ma jakiejś siły, która mogłaby stworzyć frondę, prawda? Czego nie można powiedzieć o Borysie Budce i o kilku innych politykach, takich, o których się słyszało w ramach Platformy, że jakieś regionalne mają wsparcie. Tak zwani baronowie. Tak, no na przykład baronowie, ale tacy również pan Grabarczyk na przykład. Czyli jednak po prośbie. Może nawet, jeżeli by potrafiła chodzić po prośbie, jeżeli by chciała, pan, bo nie każdy, nie każdy pan, nie politycy, nie wszyscy politycy są w stanie się na to zdobyć, żeby chodzić po prośbie, bo są ponad to, prawda, ale wtedy są złymi politykami. Powinni to robić w taki sposób, żeby to nie wyglądało jak chodzenie po prośbie. Wydaje się, że pani Kidawa-Błońska nie ma, ona jest właśnie takim politykiem raczej biernym, taki, który czeka, aż mu pomogą i w ogóle czeka na jakąkolwiek inicjatywę, a sama z niczym takim nie wystąpi. Tutaj chyba raczej się nic nie zmieni, tutaj się nakładają na to cechy, wydaje się, osobowościowe, ale one są ważne w wyborach prezydenckich. Bardzo dziękuję. Pan profesor Henryk Domański był gościem Sygnałów Dnia. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Był to komentarz poranka.